Cześć, z tej strony Hubsa z 2000. No i dzisiaj mam dla Was zestaw serii LEGO Atlantis Głębinowy Napastnik. Zestaw posiada 260 elementów i jego rok to jest 2010. No i mamy tutaj z przodu przedstawioną walkę między dobrem a złym. No i z tyłu mamy pokazane, jakie były te inne artefakty, te talizmany do zdobycia oraz funkcje zabawowe tego zestawu. Dobra, to ja to buduję i widzimy się za chwilę. Zbudowany zestaw prezentuje się w taki oto sposób. Już przejdziemy do tego przeciwnika, zacznijmy sobie od tego pojazdu, tych naszych nurków. No i niestety jednym jego wielkim minusem jest to, że nie może on stać bez pomocy. Jak widzicie, nie ma za bardzo na czym. Dlatego biorę ten pierścień, tutaj przyczepiam, no i wtedy jakoś płynie. Tutaj wyczepię tą figurkę. Na razie nie jest potrzebna. Z przodu jest takie światełko, tutaj po bokach ma on harpuny, jakoś musi się przed tym stworem bronić, a z tyłu ma pewnie turbiny, którymi może się poruszać. Zaraz się do reszty tutaj przejdziemy dalej, ale teraz pora na tego stwora morskiego i jest to tak, no wygląda jak taki skorpion. No i kiedyś takie skorpiony istniały, albo istnieją, bo tam znalazłem dwie takie, ale jak się wpisze w Google skorpion morski, no to wyskakuje stwór prehistoryczny. Pewnie Wam dam teraz zdjęcia, jak to wygląda. No i tak. Stwór tutaj może atakować jak ten skorpion, no jak właśnie skorpion ogonem, czyli kręcimy korbką i ten ogon idzie w ruch. Możemy, fajne jest to, że tutaj ten ogon jego możemy sobie ustawić jak chcemy, tylko też trzeba dobrze to ustawić, bo czasami ten ogon po prostu lubi sobie sam upadać. Fajnie jest to też zrobione, że on został ustawiony tak od razu do przodu, jakby chciał, jakby był pochylony. No i też ma on tutaj takie szczypce, którymi może sobie o tak ruszać do góry i na dół. Ogon na razie nie jest potrzebny, tego wyczepię, bo tylko przeszkadza. I wtedy tak trochę goło z tym wygląda. Może on ruszać do góry i na dół. O, i tak może zrobić ręce do góry, bardziej to szczypce do góry. I widać tutaj te takie ząbki, którymi może chwycić. Tutaj na naklejkach są też takie ząbki, takie chropowate części szczypiec. No i też tutaj ma on symbol tego artefaktu, którego pilnuję. Chociaż mi bardziej przy tym zestawie by pasował. Kraft Gigant! Może nas nie zauważy? Myślę, że on nas nie musi widzieć. Myślę, że nas wyczuwa. Ale tutaj mamy ten artefakt. No i właśnie chyba ten stwór zaatakował tych naszych nurków w tej łodzi podwodnej. No chyba, że były tam dwa takie stwory i mi się teraz mylą. Mamy tutaj ten artefakt i jest to tutaj płaszczka.
Za te złote części tego talizmanu trzymać figurka nie może. Przynajmniej tak pewnie trzymać nie może, ale za te już kolorze tego środka już tak, już wtedy dobrze się jej trzyma. No i mamy tutaj mini figurkę Lanca, tak się nazywa. To jest ten sam, co był w tej Królestwie Kałamarnic. Ma on tutaj takie płetwy. Takie zielonkawe. Później były też żółte, ale to później pokażę. Jego strój prezentuje się tak, jego ten z butlą i z tym hełmem. Możemy mu zdjąć. O. I wtedy tak to wygląda. Z tyłu ma on tutaj te butle z tlenem. A tutaj widać te podłączenie tej butli do aparatu tlenowego. Aparatury tlenowej. Alternatywny wyraz twarzy to jest takie przerażenie, kiedy spotkasz tego potwora. A tutaj pewnie jak już jak znalazł ten artefakt. Czy to główne, to coś, o co walczą nasi bohaterowie. Szkoda, że też w tym zestawie nie dostaliśmy na przykład figurki płaszczki co najmniej. Albo na przykład figurki też... Nie, to był Homar wtedy. Pewnie ta, on ma zdjęcie, jak on wyglądał. Ale on niestety zaczął istnieć wiele zestawów później serii Atlantis. On był dopiero w tej ostatniej fali. Tak więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!